wiemy tyle, że psychicznie będzie jeszcze gorzej. Bo z dnia na dzień po prostu nam go brakuje coraz gorzej, tak? Jedziemy na cmentarz zapalić mu znicz, no to widzimy po prostu, jak to nas boli, tak? Że to było dziecko, które się za każdym razem przybiegało i przytuliło, tak? I wiesz, że tego przytulenia już nie będzie. Ostatnie przytulenie to go przytuliłem w trumnie, jak leżał. I to było naprawdę straszne, tak? Że już wiedziałem, że go na drugi dzień nie zobaczę. To nie było dziecko, które dokazuje, dajmy na to, tylko to było właśnie bardzo pogodne dziecko. Mhm. On idąc do piaskownicy, siedząc w piaskownicy cały dzień, niania potrafiła z nim cały dzień siedzieć w tej piaskownicy, była sytuacja, dziecko przychodzi do niego do piaskownicy, starsze przykładowo, on nie zabrał nigdy nikomu nic z ręki nawet. Prędzej, on bawił się swoją foremką, dajmy na to, i on zobaczył, że przyszło nowe dziecko do tej piaskownicy i on tą foremkę swoją, którą jedyną miał w rękach, oddawał temu dziecku. On był tak naprawdę bardzo pogodnym dzieckiem, tak? Przykładowo jadł wafelek, to on tego wafelka pierwszy nie ugryzł. On wszystkich w koło, było nam przykładowo 10 przy stole, on każdego musiał poczęstować najpierw. I czekał, czy powiesz dziękuję, czy nie. I dopiero wtedy, jak wszyscy powiedzieli, że nie, to on podziękował i dopiero sam zaczął jeść. Taniu, Taniu? Zliknie, Taniu, Taniu. Pierwsza taka rzecz, on miał podobne wymioty do tak zwanej choroby, którą przeszedł kilka miesięcy temu. Różeń trzydniowy kiedyś miał. No i te objawy były centralnie takie same, tak? Tylko nie miał gorączki. Więc był wieczór, Monika do mnie zadzwoniła i mówi do mnie, że z Ksawciem jest gorzej. Więc szybko przyjechałem z pracy, zabrałem go i najpierw dzwoniłem po lekarzach, żeby gdzieś go w ogóle przyjęli. To pani Nabiernackiego też nie chciała go przyjąć, ale powiedziałem jej, że choćby nawet prywatnie, ale muszę przyjechać. Więc powiedziała, dobrze, to proszę za chwilę być. No i za chwilę byliśmy, przyjęła nas. Jak zobaczyła Ksawcia, to po prostu powiedziała, że automatycznie, nie, kazała mi ściągnąć pampersika. Ściągnąłem tego pampersika, powąchała jego pupę tak naprawdę i powiedziała, że 100% jest niedrożność jelit i szybka interwencja chirurgiczna. I tak samo nam wypisała skierowanie na chirurgię tam dziecięcą, żeby szybko dziecko zostało przyjęte, ale jak ja poszedłem do tej, na tą, pierwsze to wiadomo procedury covidowe, a później do rejestracji, tak? Zadałem panu pytanie tam w tej rejestracji, jaki czas oczekiwania? Pan do mnie w rejestracji mówi, 70 osób jeszcze jest przed panem. No to to już w ogóle był hit. Bo nie wiedziałem po prostu, ile godzin będę dalej na to dziecko z dzieckiem po prostu siedział i czekał nie wiadomo na co, tak? No i to trochę trwało tak naprawdę, bo nie pamiętam dokładnie od której godziny, ale gdzieś po 21 byliśmy w szpitalu. Pierwsze przyjęcie gdzieś pewnie koło 23, co poszedłem do pierwszej konsultacji. Tam stwierdzono od razu, że chirurg musi obejrzeć. Do chirurga poszedłem, zbadał brzuch badalny, nie był twardy, USG. Na USG znowu siedziałem kilka godzin. Po tej sytuacji właśnie jak wyszedłem z tego USG, poszedłem z powrotem do chirurga i mówię do niego, no wie pan co, to, że to jest śmiech, żeby tyle czasu czekać, a jeszcze nas jak potraktował, że kazał nam wyjść. No to chirurg do mnie powiedział w taki sposób, że powiedział, że proszę go zrozumieć, bo on jest ponad miarę godzin w pracy. A co mnie powinno jako przykładowo pacjenta interesować, tak? Czy szpital ma obsadę, czy jej nie ma. To tak jakby dzisiaj tego gościa nie było, to by badania w ogóle nie robili. Patataj, patataj. Z tego co pan mówił, przepraszam, że przerwę, to wygląda na to, że w
tym miejscu trzeba było czekać, w kolejnym miejscu trzeba było czekać i z takim... I to było taki, takie... Zabrakło odrzucanie. Takiego typowego jakiegoś ludzkiego odruchu, tak to można nazwać. I tak wiem, że to ciężko może ocenić, ale czy gdyby ta pomoc była odpowiednio szybko państwa synowi dostarczona, to on by tutaj dzisiaj był, prawda? Znaczy, jeżeli badanie, jeżeli badanie by było jedno, nie wy... z jednego badania wynikało, że nie wiedzą, co tym dziecku jest, zwłaszcza, że w wypisie mamy napisane wyraźnie, że rozpoznanie inny, nieokreślony ból brzucha. No jak można oznaczyć inny, nieokreślony? Jeżeli jest nieokreślony, to robimy badania kolejne, które określą ten ból tego brzucha, tak? Zwłaszcza, że to nie jest dorosła osoba, czy dziecko jakieś tam mówiące. I nie powie nam dokładnie, co go boli, tak? Czy go boli nerka, czy go boli brzuszek tu, czy wyżej. Więc to jest akurat bardzo straszne, że do takich rzeczy dochodzi. Sawciu! Zium, 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 no! Super! Państwo macie też jeszcze dwójkę dzieci. Jak właśnie dzieci Państwa to przeżyły, jak zareagowały na to całe zdarzenie? Bo tutaj Państwa córka, tak jak opowiadaliście przed nagraniem, była przy tej całej sytuacji. No ciężko bardzo jest to dzieciom jakby wytłumaczyć, że już nie będzie brata. No przykład jest taki, że zadałem pytanie dzieciom, co by chciały dostać przykład pod choinkę, no to nie jest powiedziane, że chcieliby coś takiego materialnego, tylko przykładowo Wikusia potrafiła powiedzieć, że ona tylko chce, żeby wrócił jej brat. I to strasznie boli, że dziecko mając niecałe 10 lat już do tego tak podchodzi emocjonalnie, tak?